Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny. Zapraszam was na przegląd strefy prototypów z eventu Book Game 2024. Mimo najszczerszych chęci nie udało mi się porozmawiać ze wszystkimi, jednak większość się tutaj znalazła. Jak będziecie mogli zauważyć, autorzy opowiadają o swoich grach w różnych przedziałach czasowych. Wiadomo, każdy opowiada dłużej lub krócej. Ostatnią techniczną rzeczą jest rozdzielenie prototypów. Nowy prototyp będzie poprzedzony dźwiękiem... To tyle ode mnie, a pojutrze oddam głos twórcom. Zapraszam. Cześć, jestem Konrad. Gra nazywa się Potworne Alibi. Jest to gra towarzyska od 3 do 13 osób. Gra, która polega na połączeniu storytellingu z social deduction, czyli trochę jak mafia, trochę opowiadanie historii. Ma być zabawnie, szybko, oczywiście przyjemnie. Witam serdecznie, Szeliga Tomisław. Prototypem Gobegli TP 10 tysięcy lat przed naszą erą. No już jak sama data wskazuje, przenosimy się do czasu zbieraczy łowców, mniej więcej właśnie 10 tysięcy lat temu, do miejscowości Gobegli Tepe, aktualnie znajdującej się w Turcji. Jest tam niesamowite odkrycie archeologiczne, gdzie właśnie z tego okresu są pozostałości jakichś budowli świątynnych. Prawdopodobnie było to miejsce, gdzie tam zbierali się zbieracze łowcy, wymieniali się informacjami, jakimiś technologiami, tym co odkryli. No trudno nam jeszcze powiedzieć, bo tam cały czas trwają badania od lat 90. I moja gra właśnie jakby nawiązuje do tego tematu. Zaczynamy grę właśnie w tym miejscu Gobegli Tepe i prowadzimy swoje grupy zbieraczy łowców. Naszą grupą stanowią karty, tymi kartami zagrywamy. Każda z tych kart, każdy z tych łowców ma jakieś tam zdolności, one są opisane na kartach. I teraz tak, naszym zadaniem jest odkrywać ten świat wokół tego Gobegli Tepe, następnie polując na różne zwierzęta epoki polodowcowej, czyli tam mamy olbrzymie jelenie, mamy mamuty oczywiście, nosorożce włochate, to już są zwierzęta, które w tym momencie wymarły. Rywalizacja polega na tym, że to jakby szybciej i biegle upoluje każde z tych zwierząt i jego trofeum przyniesie do tej świątyni, złoży w ofierze. Minie czas przesilenia, bo tury są policzone w kalendarzu i są te cztery takie miejsca, czyli równonoce i przesilenia, które w tamtych czasach, no my dzisiaj to mało o tym mówimy, ale tamci ludzie bardzo patrzyli w gwiazdy, w słońce, to wszystko, taki mieli kalendarz, taki mieli zegar, tak? Więc też to na tym tutaj jest wykorzystane. Cześć, nazywam się Marcin. Przyjechałem dzisiaj z grą Tonące Zaufanie. Jest to gra opowiadająca o tonącej łodzi podwodnej i czterech członkach załogi, którzy muszą wydostać się z tej trudnej sytuacji. Gra polega na naprawieniu czterech, pięciu urządzeń, które potrzebne są do wynurzenia się tej łodzi. I w czasie gry załoganci poruszają się po łodzi podwodnej, zbierają różne przedmioty, które pozwalają im na naprawienie urządzeń takich jak komputer, pokładowy silnik, reaktor czy śluzy. Gra wprowadza ciekawą mechanikę podnoszącego się cały czas poziomu wody, który zmienia sytuację na planszy i utrudnia rozwiązywanie problemów. Dodatkowo wybuchają nam na łodzi podwodnej pożary oraz gracze muszą się zmierzyć z trudnością w postaci pozamykanych śluz i drzwi, które też muszą rozpracować w czasie rozgrywki. Gra jest grą stricte kooperacyjną, ale wprowadza element ukrytego zdrajcy. Jeden z graczy wciela się w rolę szpiega, który musi opóźnić wynurzanie się łodzi podwodnej. Gra wzorowana jest w pewnym sensie na komputerowej grze Barotrauma i w czasie przygotowywania tego prototypu udało mi się skontaktować z twórcami gry Barotrauma i zezwolili oni na użycie ich edytora, ich grafik do przygotowania tego prototypu. Moja gra ma na razie tytuł The Conquerors Vikings. Jest to tematyczna gra o wikingach, rywalizująca pomiędzy graczami. Gracze w niej wcielają się w jedną z nacji wikingów. Jest w niej lekka asymetria. W grze mamy takie mechaniki jak deck building, area control, negatywna interakcja między graczami. Mamy rzucanie runami. Dodatkowo jest to gra typu hybryda Euro z Amerii. Mamy dodatkowo zarządzanie zasobami oraz kontrolowanie terenu, budowanie budynków, zarządzanie własnej planszy gracza. Bananowy Magnat to gra strategiczno-ekonomiczna, karciana, polegająca na tym, że budujemy własną plantację bananów i dążymy do tego, żeby zebrać jak największą ilość bananów na koniec gry. Mamy do dyspozycji własnych bananowych magnatów, którzy mają własne unikatowe umiejętności, które mają własne strategie i zbieramy banany poprzez zbieranie bananów z plantacji, podkładanie bananów od innych graczy oraz generowanie bananów z budynków. Gra jest pomiędzy 2 a 4 osoby, około godziny do 2, w zależności od ilości graczy, mniej więcej 12+.
bo to jeszcze ustalamy oczywiście. W tym momencie mam przygotowane 8 postaci, docelowo chcę mieć 12 i mam do dyspozycji pracowników, którzy mogą zbierać wodę i energię i oczywiście banany, można kupować karty. Tutaj jest dużo deck buildera, jakieś takie powiedzmy robienie własnej mechaniki, powiedzmy własnego engine'a, za pomocą którego później to gramy. Jeżeli nam nie wychodzi, to mamy też inną strategię, możemy komuś przeszkadzać. To jest gra z negatywnymi interakcjami, więc jeżeli widzimy, że coś nie tak, a gramy w czterech, to można zawsze się bawić w przeszkadzanie innym. Więc tutaj też nie jest to nudne. Gra jest szybka, bo każdy wykonuje dwie akcje i tak dopóki aż wszyscy spasują, więc nie czekamy na siebie, tylko to jest jakby szybki lub, żeby mieć szybką interakcję pomiędzy graczami. To jest głównie właśnie interakcja pomiędzy graczami. Korzenie są z Terraformacji Marsa i z Munchkina, bo to był na początku dodatek do Munchkina, tylko wyalował to osobnego tytułu. Witam serdecznie, Daniel Janczarski z tej strony. Gra nazywa się Reakcje, dokładnie z angielskiej wersji Reactions. Gra polega na wyzwoleniu stanu uśmiechu, respektu, szoku, neutrala. Wszystkie stany są inaczej punktowane. Generalnie chodzi o wyzwolenie danej emocji na podstawie karty sytuacji. Gra jest podróżna, lekka, była testowana wielokrotnie i ani razu nie spotkała się z negatywną opinią. Wszystko było zawsze śmiechu, co nie miara na najwyższym poziomie. I bez fałszywej skromności mówię, że jest to naprawdę coś fajnego, także zapraszam. Nasza gra powstała jako projekt Koła Naukowego Kwark Politechniki Krakowskiej. Jej założeniem jest rozpromowanie edukacji wśród młodzieży. Chcemy pokazać, że można się uczyć poprzez zabawę, kojarzenie faktów, poprzez naukę, poprzez imersję. Że wczuwamy się i przy okazji uczymy się czegoś. Jest to też takie świetne narzędzie dla dydaktyków, dzięki któremu dzieci będą mogły mieć taki pierwszy kontakt z chemią, który nie będzie nudny, monotonny, nie będzie ścianą tekstu, tylko widzimy coś przyjemnego, coś atrakcyjnego dla oka, z przyjemnym, zabawnym opisem. Celem tego jest, żeby zachęcić, żeby dzieci same z siebie mogły zagłębiać tę wiedzę, żeby same z siebie mogły się czegoś dowiedzieć, zainteresować się tematem. Nam osobiście, kiedy wymyślaliśmy ten pomysł, brakowało nam, że na etapach wczesnoszkolnych było takie sztywne siedzenie przy biurku, żadnej zabawy, tylko czytanie od deski do deski. A dzięki temu możemy zaprzyjaźnić się w taki entry level do chemii mamy, do podstawowych reakcji, podstawowych związków. Nie jest to do końca poprawnie edukacyjne, ale jest to dobry punkt zakotwiczenia. Punkt, za który możemy się chwycić i wyobrażać sobie, co i jak funkcjonuje. To jest moja pierwsza gra i rzuciłem się trochę na głęboką wodę, ale zależało mi na tym, żeby stworzyć grę jak najmniej losową oraz taką, która będzie miała wyeliminowane pewne wady, które miały gry, które grałem do tej pory, czyli na przykład takie uproszczenia albo skróty myślowe, że jeżeli jesteś silny i masz dużo woja, to możesz je wykorzystać na całej mapie. Natomiast tak nie jest w życiu. Możesz mieć 20 lotniskowców na przykład, nie wiem, w Nowym Jorku, ale nie masz ich wtedy pod Pekinem, więc chciałem, żeby to było odzwierciedlone w grze. No i jak wyszła geografia, no to weszła też dostępność surowców, że jeden surowiec może być dostępny w tym miejscu i może być łatwy do eksploatacji, ale będzie trudno go zdobyć w drugim miejscu. I tak się z tego zrobiła taka strategia geopolityczna, ekonomiczna. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Oleksy, jestem projektantem gry Murder Mystery, Morderstwo w Neo Tokio. Gra przeznaczona jest dla 4 do 6 graczy od 16 roku życia. Czas rozgrywki to 2 do 3 godzin. Wraz z towarzyszącymi posiłkami, które można przygotować wcześniej, gra może się przedłużyć do 3-4 godzin. Możemy grać w trybie 4, 5 lub 6 graczy. Wszyscy z graczy są podejrzani o dokonanie morderstwa, które miało miejsce w Neo Tokio. Akcja osadzona jest w futurystycznym klimacie takim cyberpunkowym Tokio, gdzie gracze mają jakby dwie strony. Jeden z graczy, który jest mordercą, może kłamać i wprowadzać wszystkich innych w błąd. Pozostali muszą mówić prawdę, ale mają swoje sekrety, które powinni zachować dla siebie, chyba że ktoś ujawni ich sekrety. Sam przebieg gry wygląda następująco. Mamy wprowadzenie, gdzie każdy z graczy się przedstawia, krótko opisując siebie, swój zawód, swoją rolę oraz powiązanie z ofiarą. Następnie w rundzie pierwszej omawiamy czas, który miał miejsce od 20 do 22, dyskutując pomiędzy innymi graczami, zadając im pytania zawarte w zeszytach postaci, odkrywając wskazówki i dedukując informacje. Przebieg drugiej i trzeciej rundy jest identyczny jak w przypadku pierwszej, tylko różni się okresem czasowym. I w ostatecznej rundzie każdy z graczy głosuje na osobę, która jest najbardziej podejrzana o dokonanie morderstwa, wypisując jego imię oraz jaki był motyw dokonania morderstwa. I następnie detektyw, który jest zrobiony w formie audio i też odtwarzany jest pomiędzy każdymi rundami, rozwiązuje śledztwo, podając motywy oraz jak doszło do samego przebiegu przestępstwa.
No i gra nazywa się Monstrosity, potworne miasto. Polega na budowaniu miasta, które składamy z kart. Karty są w formacie tarota i cała gra się do tego formatu składa. Także jest dosyć poręczna, można ją zabrać ze sobą w podróż. Łączy się ulice, każda połączona ulica daje punkt, każda odcięta ulica ten punkt odejmuje. Można sobie rozgrywkę rozszerzyć poprzez łączenie stref. Punktacja według tabelki. Budujemy kolorowe miasto, wszystkie ilustracje są mojego autorstwa. Miałam z tym ogromną zabawę. Cześć, nazywam się Marcin Matejko. Moja gra nazywa się Decks and Castle. Jest to połączenie deck buildingu, area control oraz budowania silnika. W swojej grze budujemy swoją talię kart normalnie, tak jak w klasycznym deck builderze. Z tym, że mamy trzy rodzaje surowców. Mamy złoto, dzięki któremu możemy kupować karty oraz jednostki. Mamy młotki, dzięki którym rozbudowujemy swój zamek, dzięki czemu nasza siła jest po prostu coraz większa i coraz więcej jesteśmy w stanie zrobić. Oraz mamy buty, dzięki którym przemieszczamy się po mapie. Karty z butami zawierają także miecze oraz tarcze, dzięki którym możemy walczyć, zdobywać tereny na mapie. Jest to sprytne połączenie tych trzech mechanik. Gra jest przeznaczona dla 2 do 4 graczy. Czas rozgrywki to około 1 godzina. Gra się nazywa Intrygi Świata. Ja lubię teorie spiskowe, więc tak naprawdę stąd się wziął pomysł na taką grę, bo w sumie takiej gry na rynku co nie ma z teoriami spiskowymi. Więc tam jest wszystko. Jest od, na przykład jest teoria Bluebeam o stworzeniu nowego boga i kontroli nad ludźmi. Jest to na przykład zawarte. No oczywiście kosmici są. Mamy, że Watykan, tak naprawdę to diabeł rządzi Watykanem, a nie Bóg. Różne takie smaczki wyciągnięte. Każda postać też ma w swojej grafice zawarty też jakiś smaczek, jakąś swoją historię ma. I w sumie ta gra jest też moim dyplomem na studia. Gra nazywa się Adopciaki i polega na tym, że wcielamy się w zwierzę ze schroniska, próbujemy zdobyć różne przedmioty, takie akcesoria psie, kocie, zwierzęce, aby zdobyć rodzinę adopcyjną. Rodzinę adopcyjną, no wiadomo, ciężko zdobyć. Ta gra też trochę ma na celu jakby takiej edukacji, że zwierzę ma dosyć ciężko, żeby je adoptować, bo tak naprawdę wybieramy je pod względem wyglądowo, ono też ma jakąś swoją historię, ta gra ma w tym pokazać jakby ile trzeba się natrudzić, żeby po prostu zdobyć tą rodzinę adopcyjną. Ale gra jest bardzo prosta, jest przyjemna dla oka, jest bardzo kolorowa. Dzieci ją też lubią, więc ona jest też dla dzieci łatwa, jakby samą sobie mogą zagrać. Ale też jest fajna moim zdaniem dla dorosłych, bo jest też żywa, taka imprezowa gierka. Jest na 7 osób, więc też pozwala to na zagranie większą ilość typowo na imprezie. Cześć, nazywam się Kamil Michalik. Moja gra to Nefrytowy Świt. Nefrytowy Świt to rywalizacyjna gra euro, w której kraina musi zmierzyć się z niebezpieczeństwem. Niebezpieczeństwem związanym z odkryciem właściwości nefrytowego proszku. W praktyce będzie się to opierać na tym, że w tym nefrytowym szaleństwie każda z asymetrycznych frakcji, czyli raz krainy będzie budować, zarządzać ograniczonymi zasobami, czy rozwijać swoją frakcję, aby zmierzyć się potem z niebezpiecznymi bestiami krainy. Wobec czego zadam takie pytanie retoryczne na sam koniec. Czy jesteś gotów zmierzyć się z nefrytowym świtem, a może zgaśniesz w jego blasku? Nasza gra powstała z potrzeby dzielenia się wiedzą o Wikipedii. Ja nazywam się Wioletta Matusiak i jestem pracowniczką Wikimedia Polska. I szkoląc nauczycieli, pracując z młodzieżą, zauważyłam, że przekazywanie wiedzy o Wikipedii w postaci prezentacji to za mało. I postanowiłam taką grę o Wikipedii, o jej założeniach i o jej fenomenie przygotować. I jest ze mną Adrian. Tak, ja nazywam się Adrian Kopp, jestem nauczycielem bibliotekarzem z SP1 w Gryfinie i biorę właśnie udział w tym roku w projekcie Wikiteka, tak się poznaliśmy. I pasjonuję się grami ogólnie planszowymi, karcianymi, próbuję tą pasją się dzielić z innymi, więc to nas z Violettą bardzo, bardzo połączyło, żeby stworzyć grę, która jakby połączy tę sferę edukacyjną, ale że ta edukacja będzie przy okazji dobrej zabawy, przy okazji rozwijania społecznych umiejętności, interakcji międzyludzkich, ale żeby jednak ta wiedza, edukacja też była zawarta w tej grze, w tej rozgrywce, w tym spotkaniu. Gra będzie polegała na tym, że cofając się w czasie, zapraszamy młodego człowieka do tego, żeby wyobraził sobie czasy, kiedy Wikipedii nie było, internet był na początkowej fazie swojego rozwoju i zapraszamy go do tworzenia świata Wikipedii, ustalania zasad, jakimi ma się ta społeczność posługiwać. Mamy tutaj różnego rodzaju karty, mamy też postacie prawdziwych wikipedystów, którzy mają różne moce i mogą obronić się na przykład przed wandalizmem albo przed innymi rzeczami, których Wikipedii robić nie wolno. Będziemy też przekazywać wiedzę na temat właśnie filarów Wikipedii, ale tak jak Adrian wcześniej mówił, poprzez zabawę.
Naszą grą są kupcy z Florencji. W grze wcielamy się w rolę średniowiecznego kupca za czasów Medyceuszy i naszym zadaniem jest skupić się w ród Medyceuszy. Skupiamy się poprzez budowę na swoich planszetkach, poprzez handel z różnymi graczami oraz przez oddawanie trybutu do Medyceuszy. Dzień dobry, nazywam się Darek, znany jestem jako Joker DDT. Tworzyłem grę o nazwie Dread Two, pierwsza część Kości Bogów. Jest to gra losowo-strategiczna. Celem jest tworzenie na planszy 6x6 układu wygrywającego. Układem wygrywającym to tak jak w grze Kółko i Krzyżyk jest 6 pól pod rząd jako prosta, 6 pól pod rząd jako przekątna lub 9 pól w jednym kolorze na planszy. Pierwszy gracz, który ułoży taki układ, wygrywa grę. Jest nowy silnik w oparciu o sześcienne kości, dwukolorowe, białą i czerwoną kość w barwach narodowych, żeby było ciekawie. Miejscem ruchu jest miejsce przecięcia się dwóch kości, czyli minimum dostajesz dwie kości, jedną białą, jedną czerwoną i tak wygląda gra. Grę rozpoczyna losowanie pierwszego gracza lub kolejności wielu graczy. Gra jest od 2 do 4 osób, od 10 do 99 lat. Jesteśmy na etapie testowania, w zasadzie od 2 lat testujemy ją, próbujemy znaleźć odpowiedź, czy to jest już to, co powinniśmy wydać, czy nie. Jest to etap końcowy. Każdy, który gra, daje opinie. Te opinie są bardzo ważne. Uwzględniamy je przy poprawkach do gry, więc jak najbardziej gra cały czas ewoluuje. W zasadzie testowaliśmy i z dziećmi od 10 do 14-15 lat. Bardzo się podobało, szczególnie, że gra jest bardzo kolorowa. Jest dużo żetonów, dużo się dzieje, to są gry nie płaskie, tylko te żetony rosną bardzo wysoko w stakach. Coraz więcej jednostek się pojawia, coraz większe walki. Można grać także z bohaterami, bohaterowie mają swoje dodatkowe cechy. Są również czary, jeżeli ma ktoś ochotę i lubi grać na czary. Czary w zasadzie zmieniają całkowicie obraz gry. Jeden czar jest w stanie zmienić, odwrócić całkowicie losy gry. Myślę, że gra jest bardzo ciekawa. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś ma ochotę, dane moje są jak najbardziej dread2game@gmail.com. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Cześć, nazywam się Szymon Cogiel, przyszedłem tutaj z grą Arena Arkanów, no i w sumie tytuł mówi bardzo dużo o tym, o czym jest ta gra, bo wcielamy się w wojowników, którzy występują na tytułowej Arenie Arkanów i chcą wygrać turniej, który jest właśnie na tej arenie. No i mogą to robić na różne sposoby, mogą podejść honorowo do walki, mogą walczyć jak prawdziwi rycerze, natomiast mogą również bijać ciosy w plecy, mogą próbować spętać swoich przeciwników w taki sposób, żeby oni nie mogli się ruszać i przez to działać w sposób niehonorowy. Ale to ma niestety konsekwencje, ponieważ na arenie Arkanów działa również sprawiedliwość, która może pokarać ich za ich niecne uczynki. Także każdy tutaj czyn ma swoje konsekwencje, gra jest bardzo dynamiczna, działa szybko, gracze dużo nie muszą myśleć nad swoim ruchem, tylko starają się wyeliminować innych graczy i pozostać bycie ostatnim na nogach się liczy i ten, który wyeliminuje resztę graczy, zwycięża, a ten, który zachwyci publiczność, również ma na to szansę. Publiczność nagrodzi go oklaskami, publiczność nagrodzi go splendorem i wieczną chwałą na arenie Arkanów. To jest Jestem Za, ja nazywam się Franciszek Kwoczyński. Gra powstała z właściwie obserwacji sceny politycznej, przedwyborczej, różnych debat i tak dalej. Stwierdziłem, że jest potrzeba zrobienia takiego miejsca na to, żeby ludzie mogli rozmawiać o swoich poglądach, robiąc to przy śmiechu, przy dobrej zabawie, żeby nie narastały przy tym negatywne, trudne emocje. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że gracze mają balansować pomiędzy swoją liczbą posłów w parlamencie, a poparciem wśród 4 grup społecznych, socjalistów, konserwatystów, liberałów i postępowców. Ich zadaniem jest przepychanie przez parlament różnych dziwnych ustaw, jak na przykład kredyt minus 2% na mieszkanie, czy prawo jazdy do wygrania w chipsach. One mają się tak kojarzyć bezpośrednio z tym, co gdzieś dzieje się w przestrzeni publicznej w naszym kraju. Natomiast mają właśnie do tego podchodzić w taki bardzo humorystyczny sposób. W sumie gra przyjęła się bardzo dobrze właśnie wśród takich graczy trochę starszych, którzy gdzieś scenę polityczną kojarzą niektóre odniesienia, które też w tej grze są. Nie są one dosłowne, są takie pośrednie, delikatne, jak na przykład impreza u prezesa, czy międzykontynentalny plan odbudowy. Przyjęło się to bardzo dobrze. Do końca roku 2023 wyszło ode mnie 10 egzemplarzy z domu. Cześć, nazywam się Michał Motyka, jestem autorem gry planszowej Tatry.
W tej grze wcielamy się w turystów chodzących po mapie polskich Tatr, zdobywających szczyty i przełęcze. Mapa jest odwzorowaniem rzeczywistości, jeżeli chodzi o układ szlaków, czasy przejścia. Także w grze występuje bardzo mocny element edukacyjny. Nauczymy się planować trasy, liczyć czas przejścia. Poznamy przede wszystkim mapę polskich Tatr, gdzie które szczyty leżą. Słyszeliśmy pewnie o Morskim Oku Rysach. Nie zawsze do końca wiemy, w której części Tatr to się znajduje. Oprócz tego uczymy się też przygotowywać na zmiany pogody. Pogoda jest bardzo zmienna, jest dość mocnym mechanicznym elementem gry. W grze będzie nam pomagał górski sprzęt, także jest to również informacja o tym, jakiego sprzętu potrzebujemy wyjść w góry. Wiele ludzi zapomina wziąć na przykład mapy czy latarki czołowe i te wszystkie sprzęty są nam niezbędne do zdobywania gór. Jeżeli chodzi o trudność, gra jest prosta. Zasady tłumaczę mniej więcej w 15 minut. Jest to gra przewidziana głównie dla rodzin z dziećmi, grup znajomych szukających lekkiej gry do wejścia w świat gier planszowych. Grze cały czas towarzyszy dość mocny klimat górski. Na mapie przeszkadzają nam niedźwiedzie, one będą nam blokować szlaki. Oczywiście spotykając niedźwiedzia należy się wycofać z danego szlaku. Jeżeli chodzi o dziką faunę, spotykamy świstaki, jelenie czy kozice, za które zdobywamy punkty. I jemy szarlotki, oscypki, które później są naszym zasobem i wykorzystujemy do zakupu sprzętu. Także cała gra jest dla pasjonatów gór, żeby po prostu nie tylko w góry jechać, ale też odwiedzić je na planszy. Dzień dobry, Maciej Krupiński, jestem autorem gry Szkoła Magii. Jest to mała gra typu euro, ekonomiczna. Nastawiona jest na dwie takie unikatowe mechaniki, które je wyróżniają. Przede wszystkim pierwsze to jest uzyskiwanie zasobów z kości, a nie taki typowy sposób jak w każdej grze. Czyli oprócz zwykłego rzutu kości, bardzo istotne jest, jakie je ułożymy, ponieważ jeżeli ułożymy kości o tych samych kolorach czy symbolach, daje nam to specjalne premie. Oprócz tego, że też mamy jokery, które odpowiednio ułożone kupują nam sąsiednie wartości, więc przy samym rzucie kości jest dużą decyzyjność. Oprócz tego w grze mamy też do dyspozycji karty, które można wykorzystać do utworzenia silnika odpowiedniego, a po prostu dostosować to, co uzyskamy wcześniej do naszych potrzeb. Dodatkowo jeszcze w grze występuje planszetka, która też zwiększa nasze pasywne umiejętności oraz te, które możemy użyć podczas gry. Gra jest wyścigiem, który trwa mniej więcej 5 a 7 rund. Są dwa główne warunki, które trzeba spełnić. To prototyp gry, który jest projektem szkolnym de facto i ma w zasadzie wspierać edukację i poznanie Polski i Europy XVII-XVI wieku. Oparty w dużej mierze na klasycznym talizmanie i to niejako też ta gra ma być hołdem dla autorów, którzy 40 lat temu zainicjowali i wprowadzili talizman na rynek. To gra, na której wychowaliśmy się i z której czerpaliśmy pierwsze doświadczenia w grze Fatazy. I to niejako ma być też sposób na uhonorowanie ich pracy. Gra w zasadzie odnosi się do Polski z tamtego okresu. Są na niej rozmieszczone miasta, inne lokalizacje, w których żył, mieszkał Kopernik, w których pracował. Stąd część misji, część zadań odnosi się do historii jego, a jak na przykład obrona Olsztyna, w której Kopernik uczestniczył i którą dowodził. A de facto gracze mają w trakcie swojej przygody rozwijać intelekt, wiedzę i tak dalej, pozyskując to z uczelni czy z różnych innych źródeł, przez obserwację przyrody, bądź też kontakt z osobami, które doświadczają, czy na przykład z Nachorzy, czy na przykład coś tam wieszcze. I tak dalej. Finalnie natomiast mają udać się do głównej siedziby Kopernika, gdzie razem z nim w obserwatorium mają dokonać ułożenia układu heliocentrycznego, czyli w tym momencie zmieniamy świat i stawiamy Słońce w centrum.